Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej jest już otwarte dla zwiedzających. Po kilku dniach od oficjalnej inauguracji, postanowiliśmy zajrzeć się do środka, by przekonać Państwa do jego wyjątkowej oferty. Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej przedstawia historię dwóch rodzin, Pileckich i Ostrowskich. Mówi kurator wystawy stałej Aleksandra Kajper-Miszułowicz. Nam się wydaje, że jest to takie jedyne miejsce w Polsce, które jest najbliższe. Określeniu domu dla Witolda Pileckiego. Muzeum mieści się w domu rodzinnym Marii Pileckiej. Poświęcona jest jej lwia część wystawy stałej. Autorzy przedstawili także historię jej życia po śmierci męża. O Marii opowiadamy jako nauczycielce, o Marii opowiadamy. To, to w ogóle była niezwykła osoba, bo jak robiliśmy kwerendę o niej, pytaliśmy różne osoby, to nikt nie powiedział o niej złego słowa. Anielska ciocia Marysia, tak mówili o niej najbliżsi. W muzeum jest wiele pamiątek po rodzinie Pileckich. zachował się m.in. oryginalny kredens, własnoręcznie napisany przez Witolda Pileckiego życiorys oraz pamiątkowe zdjęcie rodziny. Takich pięknych rzeczy po rodzinie Pileckich mamy na przykład łyżeczkę, która została przybita bolszewicką bolszewicką kulą. Rotmistrza Witolda Pileckiego możemy poznać także z innej strony, nie tylko jako żołnierza i ochotnika do Auschwitz, ale i ze strony prywatnej, Zauważa kierownik działu historyczno-edukacyjnego w Muzeum Karolina Kolbuszewska. Witolda Pileckiego kojarzymy głównie jako żołnierza i kojarzymy go głównie w mundurze. Natomiast no, należy też pamiętać o tym, że pierwszym mundurem, który założył Witold Pilecki, wcale nie był mundur wojskowy. Był to mundur harcerski. Zastanawiając się nad tym, skąd się bierze postawa Witolda Pileckiego w późniejszych latach, doszliśmy do wniosku, że. Prawo skautowe, prawo harcerskie, które było też obecne w jego życiu, było też bardzo istotnym czynnikiem i bardzo istotnym elementem. Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest otwarte od środy do niedzieli, w weekend w godzinach od 11 do 17, natomiast w tygodniu od 10 do 18. Już niedługo w muzeum będą organizowane żywe lekcje historii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.